The Binding of Isaac Repentance, Lazarus. Siemano, z tej strony Cyfer, moi drodzy, a to jest kolejny materiał z The Binding of Isaac i dzisiaj idziemy Lazarusem. Stwierdziłem, że ale kupsko mamy na start. Cześć, lubisz tańsze gry? Więc zapraszam cię na G2A, pierwszy link w opisie. Że dzisiaj zagramy sobie Lazarusem i spróbujemy, słuchajcie, nie oddawać żyćka. Przynajmniej takie wstępne założenie, że będziemy dzisiaj odblokować sobie, słuchajcie, kolejną postać, jaką jest Bethany. Więc mam nadzieję, że nam się to uda. Bethany odblokowujemy poprzez nieużycie drugiego życia na Lazarusie. Czyli nie możemy inaczej mówiąc umrzeć i musimy chyba pokonać matkę, jeśli dobrze kojarzę. Albo kurde serce, nie wiem. Dobra, już mi się zdarzyło oberwać trochę, ale nic straconego, że tak powiem. Co mam wam do powiedzenia? Słuchajcie, zainstalowałem sobie nowego moda, dosłownie przed chwilą, item z opisem przedmiotów, bo jeden z was mi w komentarzach, słuchajcie, przypomniał. Oczywiście nagrywam ten materiał dużo wcześniej i standardowo... O, smacznej kawusi smakować musi. Jestem dzisiaj, słuchajcie, po obróbce kilku materiałów, muszę wam powiedzieć, i tak stwierdziłem sobie, że siądę do Isaaca Lazarusem, trzeba by zrobić podejście. Dawno Lazarusa nie było, kurczę, nie? Tak w sumie odblokowałem na nim, przeszedłem na nim Sheol i przeszedłem na nim Matkę Serce przeszedłem. Nie mam na nim ani Boss Rusha, którego raczej dzisiaj nie zrobimy. I nie mam na nim ani, kurczę, blade. Blue Baby to jeszcze nie, Isaaca nie mam jeszcze zrobionego, więc stwierdziłem, słuchajcie, że to jest po prostu fenomenalny dzień. Mam nadzieję, że mikrofon mam dobrze ustawiony, bo coś tu gmyrałem, kurczę, żebym sobie nie przestawił. Ej, chcę wam powiedzieć, słuchajcie, widzowie, że jestem mega dumny i zadowolony i chcę wam podziękować serdecznie za niesamowitą aktywność pod Isaaciem. Coś cudownego. Oczywiście napiszcie, słuchajcie, jak wam dzisiaj minął dzień i napiszcie, Cyfer, ale twoje zasięgi biegną do przodu, tak, możecie napisać taki komentarz, będzie śmiesznie. Ja ostatnio przypinam serduszka w sumie każdemu. Ale mega jestem zadowolony, słuchajcie. Bo watch time Isaaca, to widziałem, że wy mnie tam słuchacie coraz bardziej, kurczę. Między 7 a 10 minut watch time'u. No, dla porównania, dla tych, co nie wiedzą, watch time to jest tak, ile średnio widzowie oglądali danego filmu. Żebyście mieli porównanie, słuchajcie. No to dziki z Minecrafta oglądaliście średnio 5 minut. Więc to oczywiście te filmy są dłuższe, no to nie ma to tamto, nie? I mniej ludzi ogląda, ale dajcie mi sobie, kurczę, trochę boostować ego, nie? Co wam jeszcze mam do powiedzenia? No mam do powiedzenia, kurczę, blady, że właśnie zainstalowałem sobie tego moda, bo dostałem informację w komentarzu. Mamy też opisy, słuchajcie, takich pomieszczeń jak to, dzięki czemu wiemy, jakie mamy szanse na dany przedmiot. No taki, okej, dobra, przedmiot jest oki. Nie jest to nadzwyczajnie dobre, ale myślę, że coś nam da, nie? 25%, 100% jest, a 15 lak, okej. Okay. Mamy spowalniające łzy. No i tak naprawdę kupsko wielkie, bo... Kurde, nic mi to nie daje na dobrą sprawę z damage'a, nic takiego. Plus jest zależny od szczęścia, my jeszcze lockdowna dostaliśmy na start. Dobra, jest Duke. Jest szansa na jakiś fajny item. Mam nadzieję, że to będzie damage'a, bo mamy 3,50 damage'a, to jest strasznie mały damage. A jeśli chciałbym unlockować Bethany, to oczywiście nie mogę ginąć w tym podejściu. No i oczywiście unlockaton dalej trwa, słuchajcie, także łapka w górę, jak chcecie, żeby serio Isaaczka codziennie wychodziła. Tears Epic plus 0,7 Tearsa, okej. Okay. Przynajmniej w końcu będę wiedział, co dana rzecz robi. To jest na pewno bardzo potrzebne, więc dziękuję bardzo serdecznie za komentarz. A, chciałem powiedzieć, że wiem już... Jak coś odblokować? Jezu, nie pamiętam co. Ale coś było, co? Kurczę blade, czekajcie. Blue Baby? Nie wiem, no nie przypomnę sobie teraz, ale pamiętam, że coś, kurczę, ogarnąłem. O, Gopi Seatem! Nie no, lepiej być nie mogło, naprawdę. Jakiś damage up, dobra, lepiej mogło być, ale kurde, mamy teraz zachowane szanse na Devil Room. Na razie idziemy na Devil Roomy, słuchajcie. Angel Roomy będą bardzo, bardzo mocno ciśnięte, jak już będziemy mieli Blue Baby odblokowane. Jako przeciwnika oczywiście, bo jako postać już dawno mamy. O Jezus, ale się rozbestwiłem, przepraszam najmocniej. Tam widziałem, kurczę blade, ciężko jest odpowiadać, bo naprawdę mam te filmy do przodu nagrane. Ale mam dla was takie pytanie. Czy z racji, że trwa unlockaton, słuchajcie, ja codziennie, kurde, nagrywam po 2-3 odcinki w sumie za Isaaca. Sam gram ten, zacząłem w ogóle grid moda mocno grać, żeby odblokować, słuchajcie, jak najszybciej. To mam do was takie pytanie, czy, na przykład jak gram sobie challenge, czy, i to jest do wspierających pytanie, czy chcielibyście, słuchajcie, dodatkowe filmy z... No niekoniecznie z grid moda. Grid mod to myślę, że tutaj się zacznie pojawiać później sam z siebie na kanale.
jak troszeczkę więcej tam odblokuję. Ale pytanie jest takie, czy byście chcieli, żebym zaczął challenge robić na materiałach dla wspieraków. Bo tak myślę, że wspieraki mogliby coś dostać. Nawet za te 2 zł miesięcznie, prawda, fajny bonus by był. Nie tylko zapisy live'ów, ale coś tak jest. No i oczywiście dziękuję za wspieranie, moi drodzy. Bardzo mi miło, kurczę blade, że jest tyle wsporniczków. Bo jest chyba was około, kurde, 50 z tego, co kojarzę. Jeszcze na drugim kanale, w ogóle na Minecraftowym, mam jakichś wspieraków. 6 chyba, coś koło tego, kiedy nagrywam ten materiał, więc jestem mega zadowolony. Dziękuję za wspieranie, słuchajcie, powstawania treści. A jak chcecie najbardziej pomóc, no to napisz komentarz i wpadnij na najbliższy stream. O kurde, Sojmilk, dobra. Śmieszne combo, totalnie nie będę miał damage'a teraz. Walka z najprostszym przeciwnikiem będzie długo trwała, dobra, jest Mother. Część przemiany w matkę. No super, super, no damage'a nie będę miał kompletnie, mam 0,70 damage'a. Aaaa, idź pan ciul, że tak powiem, ale chcę spróbować, słuchajcie. Chcę spróbować szczęścia, nóż, widelec. Dostanę jakiegoś fajnego damage up. W tej chwili to chyba if ma skarby mi daje więcej dało. Lub Cricket's Head, kurczę blade, z tego wszystkiego. If Mascara to jest też mnożnik razy 2, więc miałbym 2 obrażenia i połowę mniejszy tears wtedy, chyba z tego, co kojarzę. Nie ma tragedii teoretycznie, no zawsze możemy się przemienić, prawda? Niestety, kurczę blade, stracimy wtedy odblokowanie Bethany, ale dam radę chyba to przeżyć bez niej jeszcze póki co. No staram się oczywiście nowe postacie, słuchajcie, odblokowywać, bo nie mogę się po prostu doczekać grania nowymi postaciami. Jezu, jakby mało robimy. Fajne byłoby teraz dostać Krampusa i Lamp of Coal. Oj tak. To na pewno by dużo dało, ale plus jest taki, że nawet przy tym szczęściu w miarę często będę spowalniającymi pociskami trafiał. Co na takiego przeciwnika jest bardzo dobre. O Jezus, kupęk. Dobra, weź go spowolnij. O Jezus, przydałby mi się efekt odpychania na łzy. Tak szczerze mówiąc, i wtedy miałbym totalne combo. Więc tak a propos challenge, jeszcze wrócę do tematu, kurde, zmieniam temat co chwilę. Czy chcielibyście, słuchajcie, żebym rzucał do wspieraków? Oczywiście każdy powie, że będzie chciał. Ja tylko tak wstępnie rzucam, że może coś takiego być w najbliższym czasie, bo wiecie, tego Isaaca się pojawia sporo, bądź co, bądź ostatnio unlockaton trwa codziennie. Nie wiem, ile jeszcze potrwa, szczerze mówiąc, ale póki co, póki jest, to zaraz wezmę ciebie. Damage up, zdecydowanie, kurde. Dymycz mi się przyda. Część przemiany w lewatana. Lewatana. No ale 3 serca bym oddał. No to nie. No to tak to nie mogę ryzykować. Dobra, bierzemy sobie. Bierzemy sobie, kurczę, blade łyżkę, bo to speed up. Nic nas to nie kosztuje. No mega sitowitem w ogóle. Więc jest taka szansa. Zobaczę jeszcze, jak to będzie, słuchajcie. Na challenge ostatnio nie mam ochoty jakoś. O Jezus, dobrze. Damage up. 0,08 damage'a. Co ty gadasz? Mam 2 naprawdę dobre damage upy. Znaczy, no dobra, powiedzmy, że to jest dobry, nie? Kołek. To jest chyba kołek, Boże, z krzyża? Albo osikowy kołek, kurde, na ten, na wampiry. Nie wiem, kurde, bele. Tu jest tyle nawiązań w tej grze, więc ciężko się połapać. Co nie zmienia faktu, kurde, ale bele, że mój damage nadal jest straszny. Mam 1 damage'a. No, przy tym tiersie, co prawda, to DPS już jest ładny, bo to jest, kurde, bele, jakbym miał 18 damage'a? Nie wiem, kurczę. Plus minus można chyba to tak przeliczyć. Czyli jak się wklejam tak w przeciwnika, to idzie całkiem fajnie. Ale myślę, żeby taki damage 2-3. O Jezus, ale miałbym wtedy siłę, nie? Wtedy to już myślę, że pokonanie Isaaca to minimum, kurczę. I mając, słuchajcie, soy milk, bardzo bym chciał jeszcze jedną rzecz dostać. Oj, kurde, jakieś efekty na łzy, nie? Jakiś holy light, jakieś, no nie wiem, flaming tears może niekoniecznie, za częste eksplozje. Ale coś naprawdę, żeby, słuchajcie, o Jezus, jakie tragiczne pomieszczenie. I don't like it. Dobra, weź mnie traw, żeby, kurczę, was mniej było. O Jezus, jeszcze raz dostałem. Tragedia. Jeszcze spowolnienie na nich to jest w ogóle mega zły efekt, bo się wolniej otwierają. Masz bombkę. O Jezus, ale zrypałem. Zrypałem razy 2. Dobra, teraz, kurde, się na tobie skupiam. Chubby bunny, kurde. No nie lubię Lazarusa, nie? No nie lubię tej postaci, kurde. Łazarz to nie jest postać, którą ja lubię jakoś grać. Zawsze mam na nim pecha, nie? Chociaż szczerze mówiąc, ta seria to odwołuje chyba. Dobra, biorę HP up. Air you go, go. W item roomie już byliśmy, nie będę zwiedzał tego piętra. Idziemy sobie dalej. Przydałby mi się, słuchajcie, Gapi. Coś leci. Okej, jakiś samolot, kurczę, blade, nie wiem. Strasznie słychać nieraz.
Oła, to zabolało. Nie lubię was, pajęczarze. Wredny, kurde. I genujki. Dobra, rozwalone. Tu może być secret. Albo super secret. Nie, to będzie secret raczej. Flooded Cavesy, ostatnio odblokowane, nie? Chociaż już chyba były w podejściu Samsonem, wydaje mi się. Nie wiem, to było wczoraj. I dla was, i dla mnie to było wczoraj. Więc tu nie ma jakiejś wielkiej rozbieżności. I powiem wam, że jestem blady, bo prawie, kurde, trzymam daily w tej chwili na kanale. Nawet czasami pojawia się więcej filmów. Jestem zadowolony z tego, powiem wam. No ale to jest bardzo kwestia tego, że mi się w Isaaca naprawdę świetnie gra. I tak wam powiem, że no... Bez kapy ja w tą grę sam jestem w stanie grać, ale przemagam się, żeby nagrywać wam dodatkowo jakiś materiał, jak mam godone, kurde. Bo już miałem jednego save'a, którego 400 godzin przegrałem, no i tak wiecie, podchodziłem do nagrań do niego w trakcie, a tutaj mimo wszystko to jest... O Jezus, jakie... Jakie kupa! O Jezu, pająki. Nie, nie, weź mi to, kurde. Nie wiem, czy obrywać. Kurde, Devil Room. Jak nie dostanę Devil Roomu na tym piętrze, mogę zawsze spróbować, słuchajcie, dostać Devil Room poprzez wejście tam. W kolczaczki. No, kurde, Angel Room już nie mam co liczyć, no ale damage upy były mi potrzebne. Plus, no mam, kurde, łapę Gapiego, więc już bym chciał pocisnąć, słuchajcie, pod całą przemianę. Żeby nie było. Dobra, lecimy, kurcze, blade. I co wam mam powiedzieć, kurde, tak a propos awatarów, widzowie, czy jest wśród nas, ja wiem, że to będzie z tygodniowym opóźnieniem powiedziane, ale czy jest wśród nas jakiś grafik, artysta, bardzo chętnie bym przyjął nowe emotki właściwie bym chciał porobić, takie typu Isaacowego, i jeśli znajdzie się ktoś, kto nie wiem, w pixel arty umie bardzo fajnie, chciałbym, słuchajcie, mój awatar w wersji Isaacowej mieć. Czy do miniaturek, czy jeszcze nie, jakby nie zdecydowałem, nie? Ale chciałbym bardzo mój Isaacowy awatar mieć po prostu, taki wiecie, w kapturku, taki ten. Więc jak jest ktoś, kto ma albo za dużo czasu, albo wystarczająco talentu, może mi zrobić. Bardzo byłbym wdzięczny, słuchajcie, za coś takiego? Nie powiem. Okej. Okay. Strzał tak, strzał na wskroś. Jezus Maria, jeszcze oberwałem. Dobra, tu trzeba uważać, bo te pociski, kurde, spowolnione lecą. Pencil! Bardzo fajny item! Co, kurcze, blade, 15 chyba pocisków wystrzeliwujemy dodatkowy pocisk. Dodatkowy, że tak powiem, taki strzał jak od Girdiego jest, co sprawia, że mamy większy DPS tak naprawdę. Dobra. Ancient Recall, 3 karty. The Fool, Magician, The Fool. Biorę Magician. Magician jest super. Range up i przy okazji auto namierzanie. Myślę, że to i to nam się... O kurde, sprawdzi. Dobra. No i że tak powiem, długopis naprawdę dużo nam dał w tej chwili, kurde lebele. Naprawdę dużo nam dał, bo wystrzeliwujemy tych pocisków znacznie więcej, kurde, to jest świetne. Okej. Okay. Cannot allow a familiar switch beams of electricity. Okej, czyli to robi nam, jak będziemy jakieś familiary... O Jezus. O Jezu, fallen. Hej, nie jest źle, darmowy item z Devil Roomu. My naprawdę ciśniemy. 1,12 damage'a, ale kurde, przy tym tirsie to jest naprawdę sporo. Oj, oj. I unlock, okej. Okay. I dostaliśmy kota! Co ty gadasz? Druga część przemiany w Gapiego. Ale farciarz ze mnie, nie no, nie ma co to tamto, kurde lebele, z moją bandą. Pięknie, ładnie, moi drodzy. Mamy, kurczę, przemianę w głupiego. Częściowo już zebraną. I powiem wam, że tak, kurczę, jak przed chwilą sobie patrzyłem na tę walkę z Fallenem. Ole, ja bym chciał, kurde, dostać... Chciałbym dostać jakiś, kurczę, ten spun Bendera, nie? O Jezus, jakby to oddało w tej chwili. Co do łapki Gapiego, wydaje mi się, że zużywam. O Jezus, tylko ja nie wiem, czy teraz Gapi zadziała w ogóle, nie? Chyba w pierwszej kolejności zamieni mnie w tego łazarza alternatywnego, to ja nie mogę umrzeć, kurde, ale kupa! A ja se zamieniłem, bo stwierdziłem, o kurde, mam 9 żyć, to teraz mogę, wiecie, w Devil Roomie se brać, no ale dobra. Jeśli nie uda mi się dzisiaj Betanie odblokować, to przynajmniej poświęcę ją dla dobrego przedmiotu, prawda? Warft, myślę. Myślę, że Warft, kurczę, leblade. I to nie ten ze Star Treka. O kurde, biorę! Pół serduszka. Świetnie. Zamienię je w pełne serduszko. Po tym piętrze to jest depsy jedynki. Okej, okay. W ogóle mam pod tabem wszystkie opisy moich przedmiotów. Bardzo
Bardzo fajna modyfikacja. W końcu znalazłem jej nazwę, nie? Wcale nie było takie trudne. Bo musiałem, kurczę blade, wpisać w Google'a, okej. Okay. Ale, ole fajnie, co tutaj mamy? A, miałem jeden klucz. Super cyfer, nie? No nie ma to tamto. Dwa hopoki, nie? Może ty mi coś dasz, kurde. A minus dwa szczęścia. Lakapa bym potrzebował. Okej. Okay. I approve that. Bye bye. No i kurde, cashback pełną parą, nie? Zwrócił? Zwrócił. Do tego nie wchodzę, sacrifice'a. O Jezu, o Jezu. Dobra, muszę uważać trochę, żeby za bardzo nie oberwać przed walką z bossem, nie? Z kurde, ale może być ciężko mi później. Czerwone serduszko, nie dziękuję. Nie dziękuję, mówię bardzo proszę. A w sumie Blackheart może jakiś będzie. Kupa. No nie gadaj, że takie pomieszczenie mi się trafiło. O Jezu, jeszcze glizdy podziemne, kurde, berle, wredne. Dobra, rozwalam to wszystko na szybkości. Jak nic mi nie wyskoczy z tego miejsca, właśnie miałem powiedzieć, to nic mnie raczej nie uderzy tutaj. Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. W Isaacu niekoniecznie to się tyczy, ta reguła wszystkiego, nie? No, czasami coś, co nas nie zabije, to nas osłabi wręcz. Okej, okay, nieważne. Mamy item room. Gdzie mam klucza? Genialnie, cyfer. Bardzo dobra inwestycja swoim kluczem. Otworzyłeś sobie pół drzwi. Seems legit. Dobra, może kurczę jakiś devil deal, coś takiego. Mamy tu Loki'ego. Niestety szkoda, że Loki nie gwarantuje demon deala. Uważam, że on powinien jak Fallen gwarantować po prostu jakiś item z devil roomu. No bo jakbym teraz dostał kurde kota pełnego, to o, ja koce po prostu, moi drodzy. Ja kocie łakocie, że tak powiem. Dobra, panie Loki, kurde, pan jest prosty na szczęście. Jezus, jest tak... Tak cinki boss, że ja was proszę. Gorsze są połówki Loki'ego. Aczkolwiek tak nie ma tragedii z nimi. Dobra, pyk. Scrap, biorę. Tears up! O kurde, Lamp of Call! No nie, no czemu ty walisz nagle X-em? Zawsze walił, kurde... Jak stałem do niego na wprost, to kurczę walił tak, a bra bra bra. No właśnie, no właśnie, oszuście jeden. Karampus. No nie no, ty chyba sobie żartujesz ze mnie. Jezus, Jezu, dobra, padaj. Ale kupa, nie lubię Krampus Head. Nie no, Gapis Power jest lepszy, będę mógł sobie Spirit Heart chociaż wygenerować, proszę cię. Kurde, panie Krampusie, no. What are you doing? What are you doing? Niech tu będzie Secret Room. Kupa. Tu może być... Aaaa, kurde, taka gra, nie? Ale naprawdę świetne, słuchajcie, podejście generalnie mamy, no. Nie powiem, że jest źle. Nie ma też za dobrze, bo DPS to kurde dalej mam niski. DPS co prawda nam wzrósł już do 2.30, więc no kurde, nawet ponad, biorąc pod uwagę, że my wystrzeliwujemy z pensyla czasami dodatkowe pociski, więc DPS mamy naprawdę piękny. Co nie zmienia faktu, że ja bym bardzo chętnie damage podniósł tak do 2-3, kurde. Bo o tacy przeciwnicy, no to jest kurde przeszkoda jednak dla mnie lekka, nie? Niby nie biją dużo, ale jednak... Ale jednak wolałbym ich szybciej rozwalać. Tak jest. Dobra, mogę przejść tutaj po klucze. No i skorzystam z tego. Mam nadzieję, że mi się skała nagle dziwnie nie rozwali jakoś. Dziękuję. Dobra, mamy monetę. Super. I nie idziemy do Rior Lumu. Nie idziemy. Chociaż kurde, czekajcie. Mam w sumie opisy. Tam i tak wejdę do Treasure Roomu. Real All of the Isaac Items. Real All Pick Up Trinkets and... Czy ja chcę wszystko zmieniać? Raczej nie mam. 2/3 przemiany w Gapiego, Soy Milka, damage 1.12, akceptowalny, że tak powiem. Range mam spoko. Raczej nie chcę, spodziewałem się, że to będzie to pomieszczenie. Jezu, nareszcie mogę wchodzić do Dice Roomów. Mega siurowy item, szczerze, w tej chwili. Mega siurowy, pamiętajmy, że jest zależny od naszych obrażeń. Nasze obrażenia jest 1, więc praktycznie nic nie będzie padać od tego, ale zawsze lepiej mieć, jak nie mieć. Pamiętajcie. Bo mieć, a nie mieć, to już dwa. Czy jakoś tak, kurde. No okej. Okay. Szansa na Spirit Heart. Ja sobie oczywiście strawiam moje serduszka, no kurde, nie interesują mnie. Bum. O, jest pieniążek, bardzo ładnie. Jakiś fajny trinket, też bym przyjął. Karta, bardzo fajnie. Uuu, it is magician! No proszę, dostaję jeszcze opis karty przed...
przed podniesieniem, to mi się podoba, szczerze. To jest fajne. Teraz mamy Necropolis 2, więc to chyba... Czy to już jest walka z matką? Chyba tak. Chyba tak. Nigdy nie pamiętam, czy Dipsy i Necropolisy to jest to samo, nie? O Jezu, się rozbestwiłem, przepraszam. Ale musiałem po prostu sobie wypuścić powietrze, słuchajcie, moi drodzy. No i patrzcie to, no ile kurde temu zadałem damage'a, no ała, ze 3? Ja nie wiem, więcej bym kurde zadał, rzucając kamykiem w tego przeciwnika, nie? Wiecie co by było świetne, przy tym kurde bel efekcie? Mieć 40 obrażeń z jakiegoś APK-ka czy coś, o Jezu. O Jezu, DPS kurcze z tego wtedy po wejściu do pomieszczenia kolosalny po prostu, nie? Ale mówię, nie narzekam, bo tacy słabsi przeciwnicy, no na przykład muszki, no widzicie. Jakoś sobie dajemy radę, kurde, nie? Dobra. Ten trinket w ogóle też jakoś ostatnio odblokowałem, tak sobie zdaję sprawę. Ja w ogóle nie pamiętam, słuchajcie, mówię, ja trochę Gridmoda ostatnio gram, bo chcę jak najszybciej go odblokować i gram we własnym czasie, ale Azazelem z reguły cisnę, więc tutaj, słuchajcie, usprawiedliwię się, żeby nie było, że gram off-camera. Gram Azazelem, robię podejścia pod to, fajnie. Robię podejścia pod to, żeby po prostu jak najszybciej, słuchajcie, odblokować sobie Keepera. Więc raczej nikt nie będzie miał donsów. Jezu, ale podobne pomieszczenie, tylko... Chyba jest identyczne jak to wcześniej. What the fuck? W ogóle duży plus radiacji jest taki, że jak przeciwnicy się, jak widzicie, rozpadają, no to kurde, zostawiają ze sobą toksyczny ślad. Co mi się podoba, bo bije to dodatkowe obrażenia, nie? Dobra, tutaj slowka. Na walkę z matką będę miał... Magician, o Jezu, a co ty tak rośniesz? A, respi muszki, dobra. Muszę pana rozwalić, kurde. A, już wiem, czego się dowiedziałem. Dowiedziałem się przy okazji odcinka u Rywka. Tak, no uwielbiam tego Jupitera. Jak mówię, Isaacowy to jest chyba mój ulubiony obecnie Jupiter. Niegdyś Mangi też był tam. Mangi, byłeś. W topce. Byłeś, klucz słowo. No ale gdzieś tam lubię sobie oglądać. Część przemiany w Conjoint. No ale i tak raczej nie mamy szans, mamy dopiero pierwszy item z 3. Aczkolwiek nie wykluczam tego. No i dowiedziałem się dzięki temu, słuchajcie, jak działa ten przedmiot na Lilith ten podstawowy. Ja nigdy nie wiedziałem, jak to działa, szczerze. Zawsze myślałem, że to co ileś pięter respi nam familiara, a się okazuje, że tam trzeba oberwać 15 razy bodajże, żeby dostać za darmo familiara. Bardzo fajny przedmiot. Pod ryzyko idealny. Jezus Maria, dziękuję bardzo. Dziękuję, panie Aniele. Dobra, pamiętajcie ładnie podziękować. No i na boss rush już nie zdążyłem. Ale nie strasz, bo się boss rush. Co to jest za kawał? Jezus Maria, sucharek normalnie. Dobra. O Jezus, a się odbiłem tutaj od pana, kurde bele. Dobra. Muszę skupić, bo jeszcze ta matka rozwali, nie? Zdążę, mam 20 parę DPS-a, kurde. Łatwo to przeliczyć, obrażenia razy, kurde, atak na sekundę, no to 20 obrażeń na sekundę bije, kurde, ponad. Nawet bym powiedział takie 30, biorąc pod uwagę pensil. Ale kupa. Druga część przemiany w matkę, okej. Okay. Ale kupa. Spodziewałem się, że Devilurum tu dostanę. Kurde. Co zawiodło? O Jezus. No kurde, mam, wiecie co, pełno części pojedynczych jakichś przemian, nie? No dostałbym chociaż jedną z tych przemian, kurde, teraz se tak myślę. Mam tak, 2/3 Gapiego, 1/3 Conjoint, 2/3, albo 1/3 matki. Jesus, jeszcze mi Spoonbendera brakuje, w sensie Spuma. Może nie Spoonbendera, tylko Spuna brakuje mi, a do Spuna musiałbym zebrać 3 kawy bodajże. Fajnie, że mam Ghost Baby, czy Crying Baby, Jezu, jak to się nazywasz, nie pamiętam nigdy. Bo ono bije dodatkowo obrażenia czasami, Necronomikonu i tak dalej. Więc to akurat fajnie działa, bo czasami będzie czyścić nam po prostu pomieszczenia. Bardzo fajnie. Mogę twój opis zobaczyć w ogóle, Ghost Baby? A, jesteś już... A mogę tu... Nie, nie mogę jakoś tego zeskrolować w dół, szkoda. Czyli po kolei itemy mi, że tak powiem, opisuje. Tego piętra oczywiście nie zwiedzamy jakoś, kurde, nadzwyczajnie, wiecie co jest 5. Nie interesuje mnie ono za bardzo. O Jezu, niefajne pomieszczenie. Bo obrywamy za całe serca, więc teraz kurde no. A jeśli do Betani trzeba pokonać... Uuu, wow, skorzystałbym normalnie.
O nie, za blisko dałem. Ta, wiedziałem. No dobra, zwiększyłem sobie szansę. Szansa. Rozwalenie serca będzie jakaś zawsze, a przynajmniej mamy szansę na zdobycie itemu Gapiego. Oh yeah. The third items Gapi. Ciężko, bo nie mam jeszcze wszystkiego odblokowanego w ogóle. Z tego co mi się kojarzy, to jeszcze chyba są albo trinket, albo dwa itemy Gapiego, które trzeba odblokować dopiero. A, już wiem co chciałem was zapytać parę pomieszczeń temu. Słuchajcie, Isaacowcy drodzy kochani, Isaacowe świry, jak odblokować jakieś fajne runy? Które challenge? Piszcie w komentarzach naprawdę, które numery challenge, bo nie chcę jakichś tych shitowych, bo run jest też sporo i wiadomo, że każda ma jakieś zastosowanie w jakiejś sytuacji. A najpierw bym chciał na przykład runę na... Boże. Na pożeranie przedmiotów? Tak, jest taka runa. Która daje nam efekt voida bodajże i to nam statystyki zwiększa. Więc chciałbym bardzo, ale to bardzo... O Jezus, nie lubię cię. Jak dobrze pamiętam, my się tu chyba Samsonem wyłożyliśmy w jednym podejściu. Więc bardzo niefajnie, dobra. Patrzę tylko, czy glizdy nie wyskakują z ziemi. O Jezus Maria! No nie, no kurde! O, no już wiem jaki to będzie. Undefined Peel. Health up! O, ale pięknie. Chyba nie będzie. No. Ja po prostu wiedziałem, że to ty, kurde, przyjacielu. Mój przyjacielu. Byłeś mi... Nie śpiewaj, cyfer. Nie śpiewaj, to się nie przyjmie. Ty nie umiesz. Boss bardzo prosty. Jedyne co musimy, no to trzymać się z dala od niego. To bardzo kreatywnie. Ale jak sobie staniemy tutaj, to prawie nie ma szans, że nas trafi. Respi jedynie te gluty wyskakujące z ziemi. No i ma tych ziomków tu przypiętych, że tak powiem. A tak, no to raczej mało nam może zrobić. Także bardzo fajnie, jakby nam go z baby zapłakało, byłoby jeszcze lepiej. Balimy oczywiście w plecy. Kurde, te dwa strasznie długo się nie uwalniają. Dwa się uwolniły prawie od razu, a te kurcze nie. Ja cały czas na nie patrzę, bo one niestety są szybkie dosyć. Oczywiście mówię o tych przeciwnikach pod ścianą. A nie chciałbym, żeby jeden we mnie wleciał czasami. Dobra, zrespiłeś dwa sobie te. Świetnie, boss pokonany, więc... Ojej, no i właśnie, oberwałem głupio. Siema. O ciebie rozwalić to już przyjemność jest, nie? Dobra. No jest Devil Room, świetnie. Tirsik, pyk. Item Gapiego, no nie, no fenomenalnie. Słuchajcie, nie ryzykujemy. Nie ryzykujemy utratę możliwości Betani. Marne są szanse moje, że bez śmierci generalnie przejdę. To ale są. A pamiętajcie, że jak szanse są większe niż zerowe, no to są. Spada Daita. Potrzebałbym teraz kurczę czerwonego serca. O, piguła lockdown. Świetnie, mógłbym sobie obniżyć szczęście jeszcze. Jezu, ale pamiętam, że jest coś takiego. O Jezu, ile much będziemy respić. Tylko te muchy tak naprawdę biją po dwa. No ale możemy iść na ilość, nie jakość tym jeden raz, nie? Idziemy, słuchajcie, na ilość, nie jakość. W tym odcinku, kurczę, mogę iść na ilość. Dobrze, bardzo. I tak sobie powiem, kurczę, blade. Bardzo mnie boli, słuchajcie, że w Isaacu, tak, powiem, co pana boli najbardziej? No boli mnie to, że w Isaacu nie mam opcji przełączenia, z którego itemu do wskrzeszania bym miał użyć w kolejności. To by było głupie, co prawda, ale przydałby się jakiś przedmiot, słuchajcie, który narzucałby kolejność. Albo jakaś taka hierarchia itemów, jawnie opisana i tak dalej, bo wydaje mi się, że w tym wypadku niestety przemienię się właśnie na początku w skrzeszonego Lazarusa, no wtedy stracę Betanię, więc to jest bez sensu w ogóle. No bo jakbym mógł się przemienić w kitu, Boże, użyć kitu do wskrzeszenia się, no to jest jej inna kwestia, nie? No to kurczę blade, kitu jest genialny. Justice. O, szansa na Spirit Carta mała, ale była. No jakbym miał się wskrzesić jako kitu, no to kurde, ma dużo większy, że tak powiem, szansz. Bo dalej bym zachował, kurczę blade, ten unlock Betani, no ale kurde, wydaje mi się, że i tak mam dobre podejście pod ten unlock. Aczkolwiek, no mówię, po trochę serca to jest tak naprawdę raz mogę oberwać. Więc nie cieszy mnie to, jakiś health up by się przydał. Bo mając health upa, mógłbym oberwać trzy razy. Na sercu, bardziej jak prawdopodobne, że oberwę. No i dziękuję. To mi nic nie dało. Czekaj, ja sobie teraz przeliczyłem. Przecież ja oberwę i tak za pełne serce, więc... Bra!
Mega siur. Dobra. Super secret. Bra. Tyle powiem. Dobra, jeszcze ty pęknij. Bra razy dwa. Dobra, no mamy kurcze blade, słuchajcie tą szansę. Befani, ja cię w ogóle bardzo chcę odblokować, więc błagam, bo to jest bardzo ciekawa postać. Zresztą, czy jest jakaś nieciekawa postać w Fajzaku? O Jezu, pięknie! Dodatkowo obrażenia wklepione. O Jezu, te muszki jak karabin. Dzięki, dzięki baby. O Jezu, beta nieodblokowana, jak świetnie! I tak szczerze? Kurde, ryzykujemy, idziemy na hasza. Już mi nawet nie zależy, co tam zrobimy. A jakbym miał go rozwalić, to jeszcze kurde, byłoby pięknie w ogóle. Jezu, luck up, jak dobrze. Luck na zero na szczęście. Wheel of Fortune. Kurde, ćwierć dolarówka. Nie do, lepiej się nie do. Experimental Pill. Zwiększył mi damage! Dobra, szczęście obniżyło. Ale damage tears, o mygy. Mój DPS rośnie, słuchajcie. DPC mam bardzo dobre. Dobra, to biorę. To biorę. Tears up. Okej, tears mam już maksymalny, więc... Bra, jak ty bliplop działasz? Aha, ty mi zmieniasz co jakiś czas losowo te. Dobra, to nie. Ciebie wezmę, Lil Gerby. Ty jesteś fajny. Familiar, familiar. Poza tym ty będziesz latał po całym pomieszczeniu, więc jeśli ja mam ten efekt strinketu, no to mam opcję zadać obrażenia przeciwnikom, dobra. Mogę jeszcze pograć na maszynie. Tu szanse na Spirit Heart są chyba wyjątkowo niskie. Jak się nie mylę. O Jezu, te pociski, kurde, pikujące wokoło są śmieszne. Śmieszne są. Kurde, fajnie, że dotrwałem tak długo, ale boli. Boli, bo to było naprawdę podejście do wygrania, kurde. Tylko głupio, no kurde, w tej ostatniej fazie on strzela pociskami dookoła i tymi laserkami z góry. I to jest mega niebezpieczne dla mnie. Dobra, crybyby. Tankuj, tankuj. Przytankuj atak. Tank za tankiem, brakuje już. Tak. Pompuj, pompuj, będę sobie parafrazował tutaj piosenkę. O Jezu, dobra, tym nikt trochę... O Jezus, oberwałem! Nie fajnie. Dobra, Necronomico, co on? Nie wiem ile to bije, ale coś bije. Myślę, że coś daje. Dobra, prawie się nadziałem na jego pocisk. Trzymać cię kurde przed sobą, nie? Gdyby nie te muchy, to naprawdę mógłbym się ustawić idealnie i już by był ciul z nim. Już by mi kurde nic nie zrobił specjalnie. Dobra, pięknie. Srybyby? Krabyby? Nie fajnie, nie fajnie. Muchy. Chciałem bardzo baby kurde poużywać, żeby bardziej właśnie tak. No żałuję, że ty nie rozwalasz... O Jezu, drugi raz oberwałem. No nie, no kurde. Nie wiem, czy jestem safe w tej chwili. Dobra, muszę was rozwalić. O Jezu, za blisko podszedłeś, kumplu. Ło! A to było risky. Kontinuum, po raz kolejny, dobra. O, za dużo pocisków, co powiem? 53 minuty! O mega, chyba skrócę część walki z haszem, słuchajcie. No niestety nie udało się, ale było bardzo fajne podejście. Odblokowaliśmy przede wszystkim Befani. Czemu do niego wszedłem? Nie, halo. Odblokowaliśmy Befani, więc ja jestem zadowolony, więc już wiem, co będzie na kolejnym filmie. A wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Do zobaczyska, cześć.